obecnej kadencji powiat jaworski mocno stawia na rozwój infrastruktury sportowej przy jednostkach oświatowych. Po pierwszym zespole szkół ogólnokształcących w Jaworze, jak również po specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Jaworze. I zespole szkół agrobiznesu w Bolkowie nowoczesnego kompleksu boisk sportowych doczekało się powiatowe centrum kształcenia zawodowego w Jaworze. Ubiegły rok dla powiatu jaworskiego był bardzo udany, a szczególnie dla tej szkoły. Oddaliśmy warsztaty ćwiczeń praktycznych, a w tym roku oddajemy kolejną inwestycję zrealizowaną w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Jest to inwestycja, na którą pozyskaliśmy środki zewnętrzne, prawie 500 000 zł z Ministerstwa Sportu i ponad 330 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Mam nadzieję, że jest to kolejna oferta dla naszej młodzieży. Chcemy stworzyć taką bazę, zaplecze, żeby młodzież nie musiała wyjeżdżać z powiatu jaworskiego, ale żeby miała tutaj możliwość uczenia się w naszych szkołach na terenie powiatu jaworskiego. Jesteśmy zadowoleni, nauczyciele wychowania fizycznego przede wszystkim, no a właściwie to młodzież szkolna. Mieliśmy brzydkie asfaltowe, a teraz mamy naprawdę piękne tartanowe ze sztucznej trawy i tak jak już mówiłam na wstępie, zarówno nauczyciele, jak i młodzież nie mogli się doczekać, kiedy będą mogli już tutaj mieć zajęcia wychowania fizycznego. Także bardzo się cieszymy. No, wiek XXI, ale naprawdę radość niesamowita. Także dziękujemy bardzo zarządowi powiatu jaworskiego, panu staroście, radnym, że dołożyli wszelkich starań, że dali środki finansowe na to, żeby tutaj piękny kompleks boisk sportowych wybudować przy naszej szkole. Także dziękuję w imieniu uczniów, nauczycieli. Podczas otwarcia Orlika w programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego. Obejrzeć można było również pokaz walk wschodnich oraz skoki na trampolinie w wykonaniu jaworskiego klubu Wiktoria. Atrakcji było wiele, bowiem w programie znalazł się również ludowy występ taneczny. W trakcie uroczystości starosta Stanisław Laskowski wręczył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania kompleksu boisk oraz drużynom piłkarskim puchary i dyplomy za rozegrane mecze. Po części oficjalnej wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele i goście mogli zmierzyć się na boisku. W skład kompleksu boisk wchodzą boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz do siatkówki. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, która jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach dotyczących polityki rynku pracy. Posiedzenie prowadził wicestarosta Michał Lenkiewicz, który pełni funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przedmiotem obrad były następujące tematy. Informacja z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jaworze za rok 2010. Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Jarosław Simon zapoznał zebranych z wykazem pracodawców, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, zmierzające do aktywizacji osób bezrobotnych w ramach następujących programów. Staży podpisano 482 umowy, prac interwencyjnych 17 umów, robót publicznych 6 umów. Refundacje miejsc pracy w ramach wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy podpisano 64 umowy oraz wykazy osób bezrobotnych, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2010 roku z tej formy skorzystało 237 osób. Dyrektor urzędu Barbara Dziasek przedstawiła sytuację finansową Powiatowego Urzędu Pracy na 2011 rok, uwzględniającą decyzję z dnia 31 stycznia 2011 roku otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą przydziału środków Funduszu Pracy dla Powiatu Jaworskiego na 2011 rok. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła projekt podziału środków na aktywne programy rynku pracy. Oprócz tego Powiatowy Urząd Pracy przygotowuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt konkursowy na kwotę około 1 310 000 zł na aktywizację osób bezrobotnych, którego realizacja rozpocznie się 1 kwietnia 2011 roku. Sytuację na terenie powiatu jaworskiego przedstawiła Katarzyna Piwczyńska-Pisula, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. Na koniec lutego 2011 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 4574 osoby bezrobotne. W lutym 2011 roku Urząd Pracy miał do dyspozycji 101 ofert pracy, na które skierowano 142 osoby bezrobotne. Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 314 osób. Stopa bezrobocia w powiecie jaworskim na koniec grudnia 2010 roku wynosiła 22,3%. Powiatowa Rada Zatrudnienia zaopiniowała pozytywnie nowe kierunki kształcenia. W Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie w zawodzie technik rachunkowości specjalność księgowości kadry i w Zespole Szkół w Jaworze w zawodzie opiekun osoby starszej oraz florysta. 10 marca odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych konkursu plastycznego pod hasłem
powódź, pożar dniem czy nocą. Strażak przychodzi ci z pomocą. Za jury Aldona Staroń, Mirosław Szkiłądź oraz Arkadiusz Muła zapoznało się z pracami plastycznymi przekazanymi na konkurs i zakwalifikowało 15 prac nadesłanych do eliminacji wojewódzkich. W Muzeum Regionalnym w Jaworze odbyło się zakończenie etapu powiatowego ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą Powódź, pożar dniem czy nocą. Strażak przychodzi ci z pomocą. Celem inicjatywy jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Natomiast etap powiatowy zorganizowało Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Muzeum Regionalne oraz Jaworski Ośrodek Kultury. Komisja konkursowa dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych z gmin powiatu jaworskiego i zakwalifikowała 20 prac do eliminacji wojewódzkich w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii zwyciężyła Wiktoria Łokaj z oddziału przedszkolnego w Bolkowie. W kategorii drugiej Magdalena Torończak z zespołu szkół w Męcince. W trzeciej kategorii zwyciężyła Dominika Sobala z gimnazjum w Budziszowie Wielkim. Ze względu na ciekawą technikę i zdolności plastyczne wyróżniono nagrodami specjalnymi Karolinę Wołyniec i Michała Rozmusa z przedszkola niepublicznego Prymusek, Ewelinę Zgód ze szkoły podstawowej w Wądrożu Wielkim oraz Weronikę Dziopę ze szkoły podstawowej nr 5 w Jaworze. W pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyła się siódma już edycja międzyszkolnego konkursu chemicznego. Konkurs ten organizowany jest przez nauczycieli chemii z naszej szkoły, czyli z pierwszego liceum jest to pani Jadwiga Kuczwara, a z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego jest to pani Anna Dzięcioła. Na ten konkurs zapraszamy wszystkich uczniów liceów, którzy interesują się chemią, którzy z chemią wiążą swoją przyszłość. Przyjeżdżają do nas uczniowie spoza powiatu, a więc ze Strzegomia, z Polkowic, bywali też ze Złotoryi, a oprócz tego szkoły z naszego powiatu. Konkurs ten zakończył się w tym roku sukcesem naszych uczniów, choć nie zawsze tak jest, ale w tym roku jednak byliśmy najlepsi i pierwsze miejsce zajęła uczennica Adrianna Wederkowska. Co ciekawe, nie z klasy biologiczno-chemicznej, ale klasy matematycznej, a zatem myślę, że w każdej klasie można posiąść taką wiedzę, żeby być po prostu dobrym, albo powiem inaczej, żeby być bardzo dobrym. A za rok będzie ósmy konkurs i znowu zaprosimy licea z ościennych powiatów, żeby zobaczyć, na jakim etapie kształcenia my jesteśmy. W auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się dziewiąta już edycja Powiatowych Targów Edukacyjnych zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze. Targi skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym dniu mogą zapoznać się z ofertą, którą przedstawiają nasi wystawcy. Mogą kreować swoją dalszą drogę kształcenia. Patronat honorowy nad imprezą objęła w tym roku dolnośląska kurator oświaty Beata Pawłowicz oraz starosta powiatu jaworskiego Stanisław Laskowski. Tegoroczne targi rozpoczął pokaz współdziałania służb ratowniczych, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego. Przed uroczystym otwarciem odbył się pokaz współdziałania służb ratowniczych. Jest to jeden z ważnych elementów edukacji, w związku z tym takie akcje, choć była to symulacja, warto zobaczyć, jak należy się zachować w danym momencie, kiedy na nas czyha jakieś zagrożenie. Na targach zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu jaworskiego, ale również 8 uczelni wyższych, szkoły policealne i językowe. W tym roku wystawcami byli również Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze i Powiatowy Urząd Pracy, dzięki czemu również młodzież ponadgimnazjalna mogła zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną. W tych targach, uczestniczy aż 8 wyższych uczelni. To jest pomysł, który rodził się u nas przed 3 laty, ażeby oprócz oferty dla uczniów szkół gimnazjalnych dać również możliwość wyboru drogi życiowej, drogi edukacji dla
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek. Ci, którzy zakończą edukację na szkole zawodowej, pójdą do pracy. Ci, którzy zakończą edukację na szkole ponadgimnazjalnej, ogólnokształcący, pójdą na wyższe uczelnie, więc mają okazję już dzisiaj zapoznać się z ofertą wyższych uczelni na Dolnym Śląsku, a również i poza Dolnym Śląskiem, bo jest to jedna uczelnia z Łodzi. Szkoły przedstawiły kierunki kształcenia oraz przygotowały interesujące pokazy różnych zawodów, jak i ekspozycje składające się z dotychczasowych osiągnięć uczniów, studentów i słuchaczy. Podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie mogli skorzystać z badania kompetencji zawodowych oraz konsultacji prowadzonych przez doradców zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze bierze udział w targach edukacyjnych, ponieważ młodzież, która będzie kończyła szkoły, oby nie trafiała do naszego urzędu, ale powinna wiedzieć, jakie usługi urząd świadczy, jakimi instrumentami rynku pracy wspieramy osoby bezrobotne. I dlatego promujemy i informujemy osoby zainteresowane o swojej działalności i o tym ewentualnie, jaką pomoc osoba, która absolwent szkół średnich, wyższych może uzyskać w naszym urzędzie. I stąd nasza obecność na tych targach. Jesteśmy grupą zespołu szkół agrobiznesu z Bolkowa. Jest to technikum 4-letnie o profilu hotelarstwa i o profilu architektura krajobrazu. Kształcimy również w liceum ogólnokształcącym o profilu informatyka oraz szkoły zawodowe dające zawód naszym uczniom. Nauka trwa 4 lata. Ogólniaku 3 lata w szkołach zawodowych w systemie jak dwuletnim. Gdzie możemy się spotykać? No w Wolkowie, na Niepodległości 17, sekretariat, jak również w internecie mamy wszystkie dokumenty, które są potrzebne do złożenia i przyjścia do naszej szkoły. Przy szkole istnieje internat dla młodzieży, która jest spoza Wolkowa, czy gdzieś z okolic. W związku z tym doskonałe warunki socjalne, żywieniowe zapewniamy również tej młodzieży. Powstał kombinat sportowy, mamy własną siłownię, jak i również wokół szkoły własny przy inicjatywie starostwa w ramach Funduszu Unii Europejskiej powstał duży kompleks sportowy boisk do gier zespołowych, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz do lekkiej atletyki. Zapraszamy do szkoły.